Cześć, witajcie. Dzisiejszy film traktujcie bardziej jako vloga, film informacyjny. Opowiem Wam dzisiaj, co spotkało mnie dosłownie kilka dni temu. Powiem Wam, że ten dzień nie był dla mnie przyjemny i tak jak wskazuje tytuł filmu, no było groźnie, było naprawdę nieprzyjemnie. Dlaczego, co się stało i co z tego wynikło, opowiem Wam już za chwilkę. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. No dobrze, a więc o co właściwie chodzi? Kilka dni temu dostałem maila na jedno z moich mniej używanych kont. Zaciekawił mnie tytuł, ponieważ był tam i mój nick, i jedno z używanych kiedyś haseł w tytule tego maila. Przyciągnęło to moją uwagę, ponieważ no, nie był to typowy mail ze spamem. Dlatego zacząłem go czytać. Mail był po angielsku, dotyczył hasła bardzo słabego, dosłownie dziecinnie prostego, którego nie używałem od bardzo długiego czasu. I jeśli mógł on być używany do jakiegoś konta, to do jakiegoś mało znaczącego. Ale zacząłem czytać i powiem Wam, że w tym momencie krew się we mnie zagotowała, tym bardziej, że siedziałem wtedy w pracy i taka pierwsza reakcja to była prawdziwa złość na treść tego maila. Mail jest po angielsku, jak widzicie, macie tutaj całą treść. Dla tych, którzy nie do końca ogarniają ten język, powiem w skrócie, że osoba tutaj pisze, że nikt jej na mnie nie nasłał, po prostu wszedłem na jakąś stronkę, wiadomo o co chodzi i oglądając jakieś tam klipy, zainstalowano mi oprogramowanie szpiegowskie, złamano mi komputer, po prostu wyciągnięto wszystkie hasła, kontakty i tak dalej. I teraz padają groźby, że mają jakiś mój filmik, który pokazuje jedno to, co oglądałem, a drugie mnie w czasie oglądania. Taka jest treść maila. O i oczywiście zaczynają się jakieś żądania, pogróżki typu nie idź z tym na policję, nie zgłaszaj nikomu, bo i tak mnie nie znajdą. Pomyśl sobie, co się stanie, jeśli wyślę taki filmik do Twoich znajomych, jak zareaguje rodzina, czy żona, czy narzeczona, kogokolwiek byśmy tam mieli. No i potem jest uspokajające żądanie, że wystarczy wpłacić prawie $1000 na konto tego, krótko mówiąc, terrorysty internetowego. I nie dość, że ten gościu chce prawie tysiaka baksów, to jeszcze chce, żebym wykonał taki wysiłek i sobie tego tysiaka wpłacił gdzieś tam, zamienił na bitcoina i przelał mu bitcoinem. Chyba dlatego, że bitcoiny są bardzo ciężkie do wyśledzenia, jeśli to gdzieś tam pójdzie w świat, no to już po prostu kasa przepadła. No jest jakiś śmieszny adres do wpłacenia tych bitcoinów. No i jak zapłacimy, to oczywiście ten cyberterrorysta daje nam spokój. Jaką mamy gwarancję? Żadnej. Ponieważ zacząłem po tym szperać w necie, czy były podobne przypadki. Pewnie słyszeliście o aferach z kurierami, z DPD i z DHL-em, jak dobrze pamiętam. Przychodziły też właśnie w spamie różne wiadomości od DHL-a chociażby, że mamy jakąś nieodebraną paczkę czy coś takiego i mamy gdzieś tam kliknąć i uiścić jakąś opłatę za to, że ta paczka jest przetrzymywana. Już nie pamiętam szczegółów, ale było coś takiego i chyba nadal jeszcze takie maile się pojawiają. Są takie przypadki. Natomiast jak już troszeczkę ochłonąłem, przeczytałem kilka razy tego maila, jestem z natury osobą raczej spokojną, no to wyłapałem kilka takich szczegółów, które tutaj nie do końca się pokrywały. Chociażby to, że ta osoba ma nagranie z mojej kamerki internetowej, czyli mnie widziała. Dobra, fajnie, tylko że ja nie mam pod kompa podpiętej żadnej kamerki. Więc tu już zaczęło pachnieć jakąś lipą. I co się okazało? Poszperałem w necie i wyszło, jak widzicie, są tematy poruszane, że niektóre osoby też dostały takie maile. Jakiś czas temu wypłynęły hasła od serwisów LinkedIn oraz Dropboxa. Dropbox jest oczywiście taki serwis lub był, nie wiem, bo dawno nie korzystałem, na którym po prostu możemy wrzucać jakieś pliki i udostępniać link innym osobom, żeby na przykład sobie to pobrały, czy to jakieś zdjęcia, czy filmy, czy dokumenty, whatever. Natomiast LinkedIn to jest coś jak taki Facebook, ale branżowy dla firm. Jeśli jesteście jakąś osobą właśnie działającą w korporacji, czy czymś takim, czy macie swoją firmę, zakładacie tam sobie konto i jakby osoby z branży danej mają do Was łatwiejszy dostęp i mogą Was, powiedzmy, zatrudnić, czy nawiązać z Wami współpracę. Więc na takich serwisach faktycznie konta kiedyś miałem. Nie służyły mi do niczego, generalnie po prostu je założyłem i porzuciłem jakby. I tam właśnie było takie słabe, dziecinnie proste hasło. No i ktoś, kto te hasła po prostu powykradał z tych serwisów, rozesłał prawdopodobnie bardzo podobne maile, zaspamował tysiące, jeśli nie setki tysięcy osób. Właśnie
szukając tak zwanego łosia. Co któryś uwierzy, a może ma trochę kasy pod ręką i zapłaci, więc niestety podejrzewam, że mogły znaleźć się osoby, które te żądania spełniły. No, szkoda oczywiście dla nich, bo jest to typowy fake. Tak więc gdybyście dostali podobnego maila, nie przejmujcie się. Gdybyście dostali jakieś inne dziwne maile zawierające linki lub jakieś właśnie strony do logowania, nie wchodźcie, poszukajcie najpierw w necie, poszperajcie, wpiszcie albo tytuł maila, albo wpiszcie jakieś pierwsze zdanie lub ogólnie sam sens tego maila. Powinniście przez wyszukiwarkę znaleźć jakieś podobne tematy, jeśli to było właśnie coś typu wymuszenia, zastraszenia, po prostu takie ataki hakerskie. No dobrze, czas na małe podsumowanie. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pewnego rodzaju informacją i może przestrogą, żeby uważać, przede wszystkim uważać w internecie. Zacznijmy od tego, żeby Wasz komputer po prostu był odpowiednio zabezpieczony. Co na nim kto robi, to ja tutaj już nie wnikam. Wiadomo, każdy ma jakieś nawyki, każdy ma jakieś ulubione strony. To jest Wasza prywatna sprawa, ale pamiętajcie, że żeby uniknąć przykrych sytuacji, nie dajcie się nikomu podejść, czyli nie klikać w dziwne linki, nie otwierać dziwnych maili, nie wchodzić na strony, gdzie przeglądarka wyświetla na przykład jakiś komunikat, że ta strona jest niepewna w jakiś sposób. No i oczywiście zabezpieczyć się w takiej postaci, żeby mieć na komputerze jakiegoś aktywnego antywirusa i co jakiś czas też skanować komputer w poszukiwaniu oprogramowania szpiegowskiego i innych takich niebezpiecznych i nieprzyjemnych programików. Jak widzicie, tutaj było dużo strachu, ale okazało się, że jednak cała sprawa to jest wielka lipa, na szczęście. Mi już tutaj nie chodziło o same groźby czy oskarżenia kierowane pod moim adresem w tych mailach, natomiast sam fakt, że ktoś mógłby się włamać na komputer, mieć dostęp po prostu dany do komputera, myślę, że to dla każdego może być taki zimny prysznic, otwierający oczy na zabezpieczenia komputera. Komputery w dzisiejszych czasach praktycznie cały czas, jak mamy je włączone, są podłączone do sieci, wysyłają dane, odbierają dane, mogą to być przeróżne rzeczy, może być także niebezpiecznie. Wymuszenie okupu, no tutaj było naprawdę lipną sprawą, wiele rzeczy w tym mailu już się nie zgadzało na dzień dobry, a zresztą nawet gdyby coś takiego ktoś tam wysłał, powiem Wam szczerze, mnie to osobiście nie rusza. Natomiast niektórzy hakerzy, niektóre programy idą o krok dalej i naprawdę robią wielki bałagan. Blokują komputer, niszczą nasze pliki. No jeśli to są jakieś osobiste rzeczy typu na przykład zdjęcia rodzinne, czy jakieś ważne notatki na komputerze, czy hasła, no to wtedy po prostu już nie jest przyjemnie, bo tracimy wszystko bezpowrotnie. Tak więc, moi drodzy, z mojej strony porada: uważajcie, bądźcie czujni, nie dajcie się nabrać i nie dajcie się wykorzystać przez hakerów. No i oczywiście nikomu nigdy nie płaćcie, nie przelewajcie żadnej kasy. Lepiej to zgłosić, niż się okaże, że jest to lipa, zwykła ściema, a Wy kasy już nie odzyskacie. Tak więc mam nadzieję, że ten film Wam się przydał i spodobał i że nie zanudziłem Was tutaj, nie zasnęliście przed komputerami. No a jeśli doceniacie mój kanał, to że tworzę dla Was filmy, poświęcam na to naprawdę bardzo dużo mojego prywatnego, wolnego czasu, no to jak dacie suba, dla mnie to będzie wystarczające odwdzięczenie, bo wiem, że mnie oglądacie, wiem, że lubicie filmy, wiem, że chcecie, żeby te filmy powstawały. No, na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć.